Proszę Państwa, dużo się u nas dzieje, ponieważ dosłownie w tym momencie wchodzi do nas Janusz Radek, którego witamy bardzo serdecznie. Już się pojawił u nas w naszym studiu. Tylko Panie Januszu, mamy prośbę, gdyby usiadł Pan tam, wziąłby Pan troszeczkę bliżej mikrofon. O, zasunę głowy po prostu. Tak, tętno pulsu, proszę Państwa. U nas się dzieje bardzo dużo, a chciałem opowiadać o tym, że dosłownie za godzinę i niech nas sobie policzę szybko, 5 w głowie, 22 minuty rozpoczyna się koncert muzyki filmowej. To może najpierw, zanim złapiemy oddech, właśnie o tym koncercie muzyki filmowej. Co pan tam zaprezentuje? Bo właśnie przybiegł pan z prób do nas, prawda? Ja zaprezentuję to, co ludzie lubią. Zaśpiewam piosenki, zresztą tutaj śpiewamy takie piosenki, które już państwo znacie, a jak mówi klasyk, te piosenki są fajne i ciekawe, które są znane. W rejsie był ten tekst. Ja słucham piosenek, które znam. Tak, jak mam lubić piosenki, których nie znam? Oczywiście, jak ich nie znam, no to ich nie słucham. Śpiewam piosenki z największe przeboje z muzyki filmowej, czyli one wszystkie są bardzo liryczne, bardzo sentymentalne i bardzo wzruszające. A śpiewamy ich jakieś 600-700 tych piosenek, więc państwo będą w stanie się wzruszyć na co najmniej następny rok. Z jednej strony jest zasada inżyniera Mamonia, z drugiej strony jest pan bardzo twórczy, dlatego że przypominaliśmy przed chwilką płytę Popołudniowe Przejażdżki, natomiast nie jest to najnowsze wydawnictwo. Ostatnio pojawił się zupełnie inny album, który z jednej strony jest alternatywny, z drugiej strony zawiera teksty bardzo uznanej poetki. Bardzo uznanej i takiej, która w sumie w dowodzie chyba nigdy nie miała wbite poetka, co jest bardzo ważne dla wszystkich poetów, tych, którzy nie mają tego wbitego, bo wtedy są bardzo wiarygodni i prawdziwi. I co powoduje, że jest bardzo zwyczajna i naturalna. Mowa o Halinie Poświatowskiej. Tak, oczywiście, o Halinie Poświatowskiej. I dzięki temu to, co zrobiłem, to całkowicie wykracza poza jakiekolwiek formy i myślenia. Formy i myślenie o poezji śpiewanej, czego nienawidzę i nie cierpię, bo jest to forma, która kojarzy mi się z bardzo mocno wyciągniętym swetrem. Natomiast tutaj poezja Haliny jest ubrana w elektronikę, ubrana w soundy bardzo, bardzo, jakby to określić, to jest taka elektrownia z lat 80. i 90., którą przysposobiliśmy sobie do poezji. Bo są utwory, które nawet Depeche Mode przypominają, mają taki posmak. Bardzo dobrze, no ja jestem z tych lat, kiedy było Depeche Mode bardzo popularne, chociaż popularny Depeche Mode jest cały czas, ale rzeczywiście, bo wyciągnęliśmy te same barwy, wyciągnęliśmy te same urządzenia. Mieliśmy Jupiter, mieliśmy Mugi, mieliśmy stare Korgi, które odpaliliśmy i okazuje się, a mówię w liczbie mnogie nie dlatego, że jestem Janusz i Radek i mówię w rozdwojonym jakby jakimś jaźni, tylko zrobiłem to razem z Adamem Drzewieckim, wspaniałym muzykiem z Krakowa, który pomógł mi z tą całą maszynerią, bo ja jestem trochę taki analogowy, ale dzięki niemu kompozycję mogłem dostosować do całych tych wszystkich przestrzennych instrumentów. No właśnie, bo z jednej strony to się wydaje nawet takie dosyć szalone, żeby połączyć tego typu poezję właśnie z muzyką elektroniczną, ale z drugiej strony pan już wcześniej w przeszłości spotykał się z tymi tekstami, ale czy mimo wszystko nagranie tej płyty było jakimś wyzwaniem w związku z tym połączeniem tej nowoczesności z poezją sprzed wielu, wielu lat? No było wyzwaniem, ale też przyznam się do pewnej takiej refleksji, która wynika właśnie też z instrumentarium i z tego charakterystycznego brzmienia. Otóż przypomniał mi się ni stąd, ni zowąd taka wytwórnia, która była kiedyś w Londynie, która się nazywała 4AD, która miała takich artystów jak Cocteau Twins, czy Dead Can Dance, czy This Mortal Coils. I przypomniało mi się, że tak naprawdę kiedyś oni znowu czerpali z początków lat 70., kiedy te analogowe instrumenty wchodziły w ogóle na rynek. I pomyślałem, że kurczę, to jest coś niesamowitego, że ja w jakimś tam swoim momencie rozwoju dojrzałem do tego, żeby nagrać całą płytę Poświatowskiej. I dlaczego ma być ona znowu przy jakimś tam fortepianie i dwóch instrumentach klasycznych? Ja będę robił miny, że jestem bardzo zaangażowany i tak dalej. I będę się tak starał, będę się tak puszył i tak będę wartościował tą swoją muzykę. Jak mogę zrobić, wyeksponować przede wszystkim tekst i ubrać go w coś, co z jednej strony jest bardzo nowoczesne, a z drugiej strony dla mnie już jest gdzieś obsłuchane. Mogę to stosować, nie na zasadzie zachłyśnięcia się tym tylko i wyłącznie, a przede wszystkim jakby stosując barwy, stosując pewne,
pewne riffy, stosując pewne układy harmoniczne, jakby z mojego życia gdzieś tam sprzed 15-20 lat, kiedy ja tego też dotykałem. Bo ja mam wrażenie, że od płyty Gdzieś Pomiędzy stara się pan systematycznie zrywać z tą łatką uwierającą podobną, tak, właśnie piosenki literackie i grać coraz bardziej alternatywnie, a jednocześnie dbać o tekst. Dbać o tekst i to już jest chyba nawet znamiono, dobrze mówię? Albo znamie. No dobra. Jedno z dwojga. Dobra, niech będzie znamie. I to już jest znamie jakiejkolwiek alternatywy. Bo ja bym też się chciał wyrwać z jakiegokolwiek myślenia, że alternatywa to jest już gatunek. Alternatywa dla każdego to jest to, co różni go od mainstreamu, od takiej masy. To, że zwracam uwagę na tekst, jest też ważne, chociażby dlatego, że też mylnie pojmuje się alternatywę poprzez takie teksty, które ja je zawsze porównuję z takimi kartkami, które się wycina ze słowami, potem wkłada się do kieszeni. Ktoś, kto potem je śpiewa, miesza w tej kieszeni, miesza i wyciąga te teksty, czyli wyciąga różne kartki z tymi słowami i bez składu z ładu po prostu je śpiewa, co powoduje, że tam nie ma żadnej logiki. Te teksty są świetnie napisane, mówię teraz o Halinie Poświatowskiej i głupio by mi było, skoro już dotykam ich i bawię się z nią od tych 15, czy nawet ponad 15, 17, 20, a może dalej jeszcze lat, głupio by mi było nie wykorzystać jej w ten sposób, więc zapukałem do Haliny, wziąłem teksty i zapisałem piosenki. Skoro tyle mówimy o tym zbliżającym się wydawnictwie, warto posłuchać muzyki właśnie z tej nadchodzącej płyty. Utwór nazywa się Wygięty Włók. Wygięty Włók, autor tego utworu, Janusz Radek, cały czas jest w naszym studiu. Rozmawiamy nie tylko o tym koncercie, który już teraz znowu policzę, może szybciej mi to pójdzie, godzinę i 12 minut w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, tam koncert muzyki filmowej, ale ja, panie Januszu, chciałem teraz podpytać o bardzo ciekawą akcję na Facebooku, która mi się bardzo spodobała i to jest taki najwyraźniejszy możliwy ukłon w stronę fanów, bo pan z tego praktycznie nic nie ma. Chodzi mi, bo nie wytłumaczyłem, o co chodzi. Domówki to takie live streamy na Facebooku, w trakcie których pan rozmawia z fanami, w trakcie których pan gra, śpiewa i tak dalej. Dlaczego pan postanowił wejść w te domówki? Bo to nie jest jakoś, że studio wielkie, 5 kamer. To jest dom, to jest normalny mój pokój. Mój pokój, moja maszyneria. Ja nic innego nie robię, ja tylko robię swoją próbę. Z czego to wynika? Wynika to w ogóle z takiego całokształtu myślenia o tym, kim ja jako, nazwijmy to, piosenkarz, artysta, czy tam ten, który wychodzi na scenę, kim jest dla ludzi. Jak się nosi, to znaczy w jaki sposób się odnosi też do ludzi. Czy to jest jakiś artysta z pomnika niedosiężny, niebosiężny i w ogóle kreujący jakąś sytuację bardzo, bardzo odległą? Czy ktoś, kto śpiewa o tym, co tak naprawdę wszystkich nas tyczy. Też wynika pewnie w jakimś sensie z publiczności. Ja wynikam też z publiczności. Ja siebie sam traktuję jako faceta, którego sam słucham i sam podlegam swojej krytyce, a też jednocześnie czuję, że mówię z ludźmi wspólnym językiem. I jeżeli mam takie założenie w stosunku do fanów, w ogóle do słuchacza, do każdego, kto przyjdzie na koncert. Na koncert kupi płytę, zobaczy wideo i tak dalej. To ten dystans między mną a słuchaczem trzeba, tak myślałem, trzeba skrócić. Trzeba pozbyć się jakichkolwiek innych, nie wiem, opiniotwórczych tez, wypowiedzi i tak dalej. Więc najlepiej to zrobić tak, skoro mamy takie możliwości, takie narzędzia, jak Facebook, jak ten live streaming i po prostu pokazać ludziom, jak się pracuje, co się robi, w jaki sposób się zmaga z różnymi, nie wiem, śpiewaniem jakiejś zgłoski czy czegoś innego. I co powoduje, że ludzie, ci nowi są, przychodzą, którzy przychodzą na koncert. No to jest wykorzystanie tego środka przekazu chyba w 100% najlepszy sposób, jak można. No i my też staramy się to robić. Paula Hołubowicz teraz nagrywa tę rozmowę. To jest transmitowane na Facebooku, ale chyba też jesteśmy na żywo na Facebooku Janusza Radka. Pozdrawiamy tam wszystkich fanów. Tak. Ale a propos tego pana podejścia, czy to nie jest też związane z tym, że mieszka pan pod Krakowem? Jest pan z Krakowa, nie z Warszawy właśnie. Nie, ja jestem z miasta artystów. Jeszcze gorzej, jestem ze Starachowa. Ja jestem ze Starachowic i bardzo sobie i w ogóle kocham to miasto i mam tam bardzo wielu przyjaciół, ale generalnie jest tak, że
Że być może, to jest to że ja nie jestem w kółku żywego różańca wspólnoty artystów, dziennikarzy i właśnie tych wszystkich opiniotwórczych przyjaciół. Tylko, bo ja w ogóle wyszedłem z takiego właśnie założenia, że ja robię to, co robię. Najlepiej robię, najlepiej śpiewam, najlepiej piszę swoje piosenki i okazuje się, że jeżeli to grono ludzi, a jest ich coraz więcej, bo dzięki tutaj tej pani, która teraz robi ten live streaming, gramy ponad 70 koncertów w roku, czyli jest zapotrzebowanie, krótko rzecz ujmując, są ludzie, którzy przychodzą i kupują bilety. No i to jest najbardziej prosta rzecz pod słońcem. Poświatowska też była zagrana ponad 30 koncertów, wcześniej była grana na domówkach, dopiero potem wydałem tą płytę. Ludzie kupują coś, nie kota w worku, że nie wiedzą, są 2-3 single, tylko wiedzą, że to jest taka, a nie inna muzyka. Bo ja recitale się 2 lata temu już pojawiały z repertuarem poświatowskim. Tak, starałem się już to grać. Starałem się tak zwaną naszą pośwę grać i ona w ogóle też powstawała w ciągu tych koncertów, w ciągu tego czasu, bo tak naprawdę na początku to był taki szkielet, a potem dochodziły właśnie te barwy, dochodziły chóry, dochodziły różne przestrzenie, które wymyślaliśmy z Adasiem i w pewnym momencie jak stwierdziliśmy, że okej, teraz jest taki moment, w którym można wydać tą płytę, żeśmy ją wydali. Obserwując pana twórczość, mam wrażenie, że hołduje pan w zasadzie Davida Bowie'ego, żeby każda płyta miała własną tożsamość, była może pewną nawet kreacją i czymś się wyróżniała. Każda z nich wydaje się mieć przesłanie, są zazwyczaj do nich dla prasy dołączane długie listy, gdzie zamysł jest wyjaśniany. Tak, no bardzo dziękuję za to porównanie, jest mi aż nadmiłe no, ja uwielbiam Davida Bowie'ego, uwielbiam w ogóle wszystkich tych, którzy nie piszą piosenek i nie piszą płyt i nie są artystami, którzy są weszli w jakiś szablon i od początku do końca są w skórze albo w długim swetrze. Tylko faceci i panie, które myślą o tym, co się dzieje w świecie, jak się zmienia ich postrzeganie świata, jak się zmieniają ludzie, którzy obok nich są i piszą o tym, no są aktualni. To znaczy nie są reporterscy, ale są aktualni i wtedy automatycznie ta muzyka jest uniwersalna z jednej strony, te teksty są uniwersalne, nieprzemijalne, a z drugiej strony są cały czas o czymś ciekawym, a nie jesteśmy tylko i wyłącznie w szablonie jakiegoś stereotypu muzycznego. Ja nie znajdę teraz tej recenzji tej pana najnowszej płyty, ale tam był piękny zwrot, który opisał tą płytę jako połączenie morfiny z melisą właśnie. No i jak pan podchodzi właśnie do tego typu recenzji? Teraz tak, jeśli chodzi o morfinę, nie stosuję. Jeśli chodzi o melisę, żeby się zdystansować, to mam w ogródku, rwę ją po prostu całymi garściami, mieszam z miętą i z pokrzywą i robię wspaniałe napary. Zresztą jakby ktoś był gdzieś w Wieliczce albo pod Wieliczką, to zapraszam. Ale tak, dobrze, czyli morfina, czyli jakiś transcendentny odlot całkowicie, czyli coś, co mi się kojarzy z jakąś metafizyką, a melisa z dystansem. To takie połączenie wódki z Red Bullem chyba. Część tych utworów w repertuarze koncertowym pana już się pojawiła jakiś czas temu. Czy to, że można było je kilka lat ogrywać i to, że ewoluowały, spowodowało, że odkrycie ich na nowo może być właśnie fajnym spojrzeniem w przeszłość? No może być ich spojrzenie w przeszłość i może być takim trochę komentarzem teraźniejszości. Ja zawsze uważam, że piosenka nawet w interpretacji musi mieć ten właśnie to wypełnienie między rzeczywistością, a tym, że jesteśmy w tym momencie na koncercie, że ludzie przyszli na koncert, zapłacili bilet i teraz chcą, żeby ich trochę wyrwać z tej rzeczywistości, ale jednocześnie dać im jakiś komentarz. Więc to są takie składowe. Myślę, że rzeczywiście piosenka musi być jakimś komentarzem. Ja nie cierpię takich miałkich rzeczy, które się śpiewa i potem człowiek tak się zastanawia, kurde, kiedy to się skończy? Przecież to jest najgorsza rzecz, jeśli wychodzisz na scenę, mówisz do ludzi i martwisz się o to, że te piosenki są nijakie i chcesz skończyć. To jest dramat, no więc te piosenki muszą być i koncepcyjne, one muszą mnie zachwycać i intrygować i trochę rajcować, tak żebym to mógł wszystko przenosić na ludzi. Dzisiaj będzie taka sposobność, żeby posłuchać, jak pan to przenosi na ludzi o godzinie 20 w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a konkretniej w Amfiteatrze będzie koncert muzyki filmowej. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo. Za ten zdecydowanie szalony, ale bardzo przyjemny, mamy nadzieję, wywiad. Janusz Radek był naszym gościem. Warto słuchać najnowszej płyty, a o ile są jeszcze bilety, a nie mam gwarancji, to warto się wybrać na koncert dzisiaj w NCPP o godzinie 20. Koncert muzyki filmowej. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Warto też słuchać dobrego grania codziennie. A, musimy się pożegnać. Tak jest. Tak. Kasper Śnigurski to ja. Tomek Wojtyłko to ja. Audycję realizował Marcin Kobza, a rewiry kultury zaraz poprowadzi Justyna Dziedzic. Kiedy